Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Kontralegem. Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszej audycji pojawi się druga część książki Stanisława Kijeńskiego opisującej proces Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy prezydenta Narutowicza. Nie ma większego sensu, by przedłużać wstęp i pozwólcie tylko, że zwrócimy się do Was z gorącą prośbą o polubienia i subskrypcje. Dla Was, szanowni słuchacze, to zaledwie jedno kliknięcie, dla nas wyraz aprobaty dla naszych poczynań, motywacja do dalszej pracy i ogromna pomoc w rozwoju kanału. Zachęcamy także do dyskusji w sekcji komentarzy, gdyż jesteśmy ogromnie ciekawi Waszych opinii na temat wydarzeń opisanych w książce, a zwłaszcza sądów dotyczących osoby Eligiusza Niewiadomskiego. Z góry dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odsłuchu. Stanisław Kijeński, proces Eligiusza Niewiadomskiego, część druga. Zeznania świadków. Przewodniczący poleca wszystkim świadkom oddalić się do osobnego pokoju, a panu carowi pozostać. Świadek car. Co świadkowi wiadomym jest w sprawie? Świadek car. Dnia 14 grudnia, w dzień objęcia władzy prezydenta, wróciłem do domu w nocy około godziny 11 i żona mi oświadczyła, że ktoś do mnie kilkakrotnie zwracał się telefonicznie. Następnego dnia rano, a było to w piątek, otrzymałem telefon od pana Kozłowskiego, prezesa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego zresztą znałem jako dawnego starszego kolegę. Pan Kozłowski chciał porozumieć się ze mną co do zaproszenia prezydenta na otwarcie wystawy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Umówiliśmy się na godzinę 12. Z panem Kozłowskim przyszedł jakiś drugi pan, który przedstawił się jako wiceprezes. Rozmowa z tymi panami odbyła się stojąca w poczekalni. Pan Kozłowski powoływał się na to, że zawsze przedtem pan naczelnik państwa bywał na otwarciu i że byłoby bardzo miło, gdyby i pan prezydent chciał tę samą tradycję utrzymać. Przewodniczący, czy pan Kozłowski nie mówił, z czyjej inicjatywy powstało to zaproszenie? Czy to była myśl zarządu? Świadek car. Ja o to pytałem pana prezesa, czy on przychodzi indywidualnie, czy też jako przedstawiciel zarządu. Otrzymałem odpowiedź, że przychodzi z woli zarządu. Ponieważ pan prezydent był nieobecny, obiecałem, że ściśle powtórzę to zaproszenie, które ci panowie złożyli na moje ręce, i zaznaczyłem, że na razie odpowiedzi dać nie mogę, gdyż pan prezydent jest nieobecny. Ponieważ to był dzień bardzo pracowity i pan prezydent miał cały szereg konferencji, więc dopiero wieczorem mogłem mu tę sprawę przedstawić. Była wtedy kwestia, jak czas rozłożyć. Otóż pan prezydent w ten sposób to sobie układał, że w drodze powrotnej od kardynała Kakowskiego, przejeżdżając koło Zachęty, miał wstąpić na wernisaż. Przewodniczący, czy pan Kozłowski nalegał bardzo na zaproszenie? Świadek car. Pan Kozłowski bardzo uprzejmie tłumaczył, że bardzo by chciał, aby pan prezydent przybył, i specjalnie mnie prosił, abym poparł w tym kierunku jego prośbę. Zapytywał, czy otrzyma odpowiedź. Ja odpowiedziałem, że w tej chwili odpowiedzi dać nie mogę i że otrzyma ją przez telefon. Zapytałem także, o której godzinie ma się odbyć otwarcie wystawy, a ponieważ pan Kozłowski prosił o przybycie punktualne, więc powiedziałem, że jeżeli prezydent zdecyduje się przybyć, to będzie starał się być punktualnym. Jeżeli przez 15 minut po oznaczonym terminie nie przybędzie, to będzie znaczyło, że nie przyjedzie wcale. Przewodniczący, czy świadek zalecał dyskrecję? Świadek car. Bez specjalnego nacisku, ale mając na względzie pewne zjawiska, jakie obserwowało się w mieście, podkreśliłem, że lepiej tej rzeczy nie rozgłaszać. Decyzja pana prezydenta nastąpiła po wyczerpaniu wszystkich konferencji. Pan prezydent powiedział, że pojedzie, a na pytanie z kim, odpowiedział, że ze mną. Nazajutrz pan prezydent wraz ze mną zjawił się o godzinie 11:30 u księdza kardynała Kakowskiego, a o godzinie 12:05 w Zachęcie. Przewodniczący, czy była mowa o jakich środkach policyjnych? Świadek car. Pan prezydent powiedział, prawie dosłownie mogę powtórzyć, że uważa, iż najlepszym zabezpieczeniem będzie nie zwracanie się do władz bezpieczeństwa. Było postanowione, że marszruta w tamtą stronę będzie odmienna od marszruty, którą będzie wracał pan prezydent.
Prezydent, powracając od kardynała Kakowskiego, chciał zatrzymać się w Zachęcie, a więc pojechać przez Nowy Świat, a wracać mieliśmy przez Marszałkowską. Ponieważ Zachęta akurat leży na linii tej marszruty, więc tego ryzyka przejazdu przez miasto nie było. I w ogóle, gdy się mówiło o ewentualnym niebezpieczeństwie, to się miało na myśli jakieś nieprzyjazne manifestacje, ale nikomu do głowy nawet nie przyszło, żeby mogło grozić jakieś poważniejsze niebezpieczeństwo. Przewodniczący, o której godzinie zajechał przed Zachętę samochód? Świadek car, to mogło być 5 albo 7 minut po 12. Przewodniczący, czyli przed kwadransem po 12. Kiedy była dana dyspozycja? Świadek car, była wydana albo w przeddzień późnym wieczorem, albo rano. Przewodniczący, jak zajechało auta pana prezydenta, to kto go przywitał? Świadek car, pan prezydent w otoczeniu tych dwóch panów z komitetu wszedł schodami na górę do dużej sali. Tam nie można było ustawić się w jakimś szyku, tylko odbywało się to w zwykły sposób. Pan prezydent szedł na czele, obok obaj panowie z Zachęty, niewiele publiczności i nas dwóch z tyłu. Nagle, gdy pan prezydent obchodził wzdłuż trzeciej ściany, usłyszeliśmy trzy głuche strzały i zobaczyłem prezydenta upadającego. Przewodniczący, co robił podsądny? Świadek car. Ja nie widziałem i zauważyłem tylko wtedy, gdy może w 3 lub 5 minut po zamachu został zatrzymany. Stał z głową podniesioną do góry, trzymany za ręce. Prokurator Rudnicki. Czy istotnie poprzednio naczelnik państwa bywał stale na otwarciu wystawy? Świadek car. Nie umiałbym odpowiedzieć, czy na wszystkich wystawach bywał, ale przeważnie bywał. Prokurator. Czy był na ostatniej wystawie? Świadek car. Tak. Prokurator. Czy wtedy, kiedy naczelnik państwa bywał na wystawie w Zachęcie albo gdzie indziej, były zarządzane jakieś specjalne środki bezpieczeństwa? Świadek car. To jest rzecz, na którą trudno mi jest odpowiedzieć. W każdych warunkach zamach jest możliwy, ale szczególne środki bezpieczeństwa nie były przedsiębrane. Prokurator. Nic specjalnego nie było obserwowane? Wszystko się odbywało w tych samych warunkach? Świadek car. Warunki były zupełnie identyczne. Adwokat Kijeński. Czy był wydany jakiś komunikat po tym zamachu na prezydenta i po zatrzymaniu sprawcy? Świadek car. Był. Adwokat Kijeński. Przez kogo takie komunikaty są wysyłane? Świadek car. Przez Polską Agencję Telegraficzną, a robione są przez kogoś z urzędników przy aprobacie mojej względnie mego zastępcy. Ten komunikat był robiony przez mego zastępcę Łebkowskiego. Adwokat Kijeński. Czy taki komunikat układa się na zasadzie wywiadu od osób, które były na miejscu? Świadek car. Na zasadzie zebranych materiałów. Adwokat Paschalski. Może pan zechce odpowiedzieć na jedno pytanie. Pan powiedział, że środki bezpieczeństwa przy przejeździe pana marszałka Piłsudskiego nie były stosowane. Czy tych środków nie stosowano nawet po dniu 6 stycznia 1919 roku? Świadek car. Środki bezpieczeństwa mogą być różnie rozumiane. Są pewne środki, które należą do ceremoniału. Na przykład szwadron przyboczny jest uważany jako pewna ostentacja, a jednocześnie może być uważany za pewnego rodzaju środek bezpieczeństwa. Tak samo warty honorowe, które są ustawiane w belwederze, są uważane jako pewnego rodzaju szczegół ceremoniału, ale mogą być również uznane za środek bezpieczeństwa. Adwokat Paschalski. Także żadnych dodatkowych ostrożności, poza tymi ogólnymi, które nie wiadomo do jakiej kategorii zaliczyć, czy do środków bezpieczeństwa, czy oddawania honorów, nie było. Świadek car. Nie. Adwokat Paschalski. Czy pan łącznie z zabitym prezydentem był również i u księdza kardynała Kakowskiego? Świadek car. Tak jest. Adwokat Paschalski. Czy bytność u księdza kardynała trwała długo? Świadek car. Od 20 do 25 minut. Adwokat Paschalski. Czy panu wiadomym jest o udzieleniu specjalnego błogosławieństwa przez księdza kardynała zabitemu prezydentowi? Świadek car. Nie. Adwokat Paschalski. Czy w liczbie osób otaczających prezydenta znajdowała się i Lady Midler? Świadek car. Zdaje mi się, że była. Było kilku przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Nawet w tej chwili mogę powiedzieć, że Lady Midler na pewno była. Adwokat Paschalski. Czy pan nie pamięta, z jakimi słowami zwróciła się do otoczenia po zabójstwie? Świadek car. Nie. Adwokat Paschalski. Chciałem się pana zapytać, czy pan przed wyborem świętej pamięci prezydenta Narutowicza nie rozmawiał o tym wyborze z poprzednim naczelnikiem państwa?
Świadek car. Oczywiście rozmawiałem. Adwokat Paschalski. Czy naczelnik państwa w jakikolwiek sposób wypowiedział się co do tego? Świadek car. To jest pytanie bardzo szeroko postawione, więc musiałbym się nad nim zastanowić. Przewodniczący. Co to ma za związek ze sprawą? Adwokat Paschalski. To nie jest w związku ze sprawą, ale to jest w związku z wyjaśnieniami oskarżonego. Do świadka. Czy można było na zasadzie tych enuncjacji, które wówczas ówczesny naczelnik państwa, dzisiejszy marszałek Piłsudski wypowiedział, uważać kandydaturę pana Narutowicza za kandydaturę forsowaną czy popieraną przez pana marszałka? Świadek car. W tym względzie trudno jest mi dawać zeznania, bo to, co mówił, było raczej poglądem naczelnika państwa i trudno byłoby mi powiedzieć, czy był on ujawniony w całej pełni, czy nie. Ale zdaje mi się, że jeżeli na tę sprawę szukać odpowiedzi w organizacji Zgromadzenia Narodowego, to można powiedzieć, że wybór, dzień wyboru, w którym pan Narutowicz wyszedł jako nowy prezydent, był pewną zagadką i to nie tylko dla naczelnika państwa, który nie miał stałego, bezpośredniego kontaktu z Sejmem, ale zdaje się, że nawet przedstawiciele bardzo wpływowych, odgrywających w Sejmie decydującą rolę klubów, też byli niezorientowani. To w pewnej mierze było wynikiem przypadku. Adwokat Paschalski. Nie mam już więcej pytań. Przewodniczący. Daję rozporządzenie wprowadzenia świadka Kozłowskiego. Świadek Kozłowski. Co świadkowi jest wiadomym? Świadek Kozłowski. Jako prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, razem z wiceprezesem Okuniem, zaprosiłem zmarłego prezydenta na otwarcie wystawy. Zaproszenie to nie nastąpiło osobiście, dlatego, że po porozumieniu się z panem naczelnikiem Kancelarii Cywilnej Carem, byliśmy o godzinie 12 w piątek, a otwarcie miało nastąpić w sobotę. Jednak pana prezydenta nie było i tylko cel naszej wizyty wyłożyliśmy panu carowi. Pan car nas nie upewnił, czy w sobotę pan prezydent przyjedzie. Powiedział tylko, że prawdopodobnie tak. Wobec tego, że tylko było powiedziane prawdopodobnie, nie uważaliśmy tego za rzecz pewną i gdy była kwestia, czy uważać to za rzecz zdecydowaną, powiedziałem, że lepiej tego jeszcze nie mówić. Prosiłem o przybycie punktualne, gdyż otwarcie wystawy było naznaczone na 12 i podkreśliłem, że pan naczelnik państwa Piłsudski był zawsze bardzo punktualny, do tego nawet stopnia, że raz przybył na parę minut przed 12 czy zaraz o 12. Tak, że nawet członkowie komitetu jeszcze się nie zebrali, aby go przywitać i dopiero po przyjeździe pana naczelnika zwoływano ich. A dlatego to powiedziałem, bo wszyscy goście przychodzą o 12 i byłoby pożądane, żeby nie było tłoku w chwili przyjazdu. Przedtem jeszcze byliśmy u pana prezydenta ministrów Nowaka, który powiedział, że na pewno przybędzie. Przewodniczący, czy jeszcze przed bytnością w Belwederze? Świadek Kozłowski. Tak. Panu Nowakowi powiedziałem, że zaprosiliśmy pana prezydenta i dlatego prosiłem pana Nowaka, aby zechciał być punktualnym i pan Nowak odpowiedział, że przybędzie nawet parę minut przed 12. W sobotę nie wiedziałem na pewno, czy pan prezydent przyjedzie, ale wiedziałem, że przybędzie pan Nowak i dlatego przed godziną 12 prosiłem członków komitetu, żeby byli gotowi na spotkanie pana Nowaka. Rzeczywiście, na 5 minut przed 12 byliśmy gotowi. Ale przedtem, zanim przyszedł pan Nowak, przyjechało dwóch panów adiutantów, którzy powiedzieli, że zaraz pan prezydent Rzeczypospolitej przyjedzie. Ja się jeszcze zapytałem, czy zaraz. Odpowiedzieli mi, że za parę minut i ci panowie adiutanci w oczekiwaniu pana prezydenta wyszli na dwór. Chwilę potem przybył pan Nowak i ja go już tem przywitałem, że za chwilę przybędzie pan prezydent. Pan Nowak chciał się rozebrać, ale powiedziałem, że jest zimno i razem czekaliśmy na dole. Potem przyszedł pan minister sprawiedliwości, a potem pan Kumaniecki. Wszyscy razem czekaliśmy na dole, to jest pan Nowak, panowie ministrowie i członkowie komitetu prawie w komplecie. Tymczasem to nie było tak zaraz. Publiczność zaczęła się schodzić. Kilka razy zwracałem uwagę na to, aby był szpaler do przejścia. Dopiero w jakiś kwadrans po 12 przyjechał pan prezydent. W tej chwili przywitaliśmy go. Podziękowałem krótko za to, że przybył na naszą uroczystość artystyczną i poprzedzając pana prezydenta poszliśmy na schody. Idąc po schodach mówiłem, że członkowie komitetu będą go oprowadzać, a że w sprawach artystycznych bardzo kompetentnym jest pan Nowak, który się bardzo malarstwem interesuje, który ma wielką pamięć, opowiadał nam ciekawe historie o sprawach artystycznych sprzed kilkunastu lat, więc może udzielać bardzo interesujących objaśnień.
Po drodze zmarły prezydent zaznaczył, że bardzo interesuje się sztuką, że żałuje, iż 2 lata nie był w zachęcie, ale nie miał czasu. Przewodniczący, czy było przecięcie wstęgi? Świadek Kozłowski, nie ma tego zwyczaju. Kiedy weszliśmy do sali, pan prezydent, pan Nowak i wiceprezes zachęty, malarz Edward Okuń, stanęli od razu przed pierwszym obrazem. Pan prezydent zapytał, czyj to obraz. Myśmy nie mogli objaśnić, więc ja wręczyłem katalog. Przed każdym obrazem zatrzymywaliśmy się i robione były uwagi. Przeszliśmy jedną ścianę, drugą i ja miałem wrażenie, że ja ciągle stałem obok pana prezydenta. Potem jak mówiliśmy o tym z członkami komitetu, to okazało się, że ja poprzedzałem całą grupę. Pan prezydent był najbliżej obrazu, potem pan Nowak, pan Okuń i panowie ministrowie. Gdy byliśmy przed obrazem Kopczyńskiego, przedstawiającego fronton gmachu zachęty i ruch przed zachętą, zwrócił pan prezydent na to uwagę i powiedział, że jest to taki ruch, jak w dniu dzisiejszym, jak przy dzisiejszej uroczystości. W tym czasie podszedł, jak się okazało, bo ja nawet nie zauważyłem, poseł Angielski, przywitał się z panem prezydentem i tłumaczył się, że z powodu choroby nie miał możliwości złożyć życzeń. Pan prezydent na to coś żartobliwie podobno odpowiedział. W trakcie tego zobaczyłem pana posła Tomassiniego i przywitałem się z nim. Zdaje się, że jeszcze jakąś uwagę zrobiłem i w tej chwili usłyszałem bardzo prędko po sobie następujące 3 strzały, ale tak przytłumione, że miałem wrażenie, że to w innym kierunku. Dalej ku drzwiom strzelają. Odwróciłem się. Zrobiło się zmieszanie. Widziałem tylko, że publiczność z tej strony cofnęła się jakby fala i mam wrażenie, że od tej chwili nie spuszczałem oczu z oblicza prezydenta. Pan prezydent stał przede mną, spojrzał się wzrokiem zdziwionym, zauważyłem mrugnięcie oczami i zaczął się słaniać. Oparł się na ręce i upadł na wznak. Myśmy się rzucili. Pierwszy był pan Nowak. Z początku położyliśmy prezydenta na kanapce i ktoś zawołał doktora. Może między obecnymi znajduje się doktor. Ja głośno powtórzyłem, czy nie ma doktora, a ktoś mi odpowiedział, że już jest. I rzeczywiście zobaczyłem jakiegoś młodego pana nachylonego nad prezydentem. Pan prezydent znajdował się na kanapce w półleżącej pozycji. Ktoś powiedział, połóżcie go na ziemi. Na mnie to zrobiło przykre wrażenie, ale nawet przy tym pomagałem. Ktoś powiedział, może zatamuje się krew. Ktoś nachylił się, wziął za puls, a ktoś za mną powiedział, jeszcze oddycha. Więc ja mówię, panie doktorze, jeszcze oddycha. A on szorstko powiedział, krwiotok wewnętrzny, płucny, zaduszenie. Przedstawił się, że jest doktor Śniegocki, asystent doktora Sawickiego. Potem wezwano pogotowie, przyjechał doktor Leśniowski. Przewodniczący, jak zachowywał się podsądny? Kiedy pierwszy raz świadek go zobaczył? Świadek Kozłowski. Możliwe, że się już kiedyś z nim spotykałem, bo w zachęcie jestem już w komitecie 4 lata, a w tym roku zostałem prezesem. Wiem, że kiedyś zachęta miała zatarg z oskarżonym. Mianowicie pan Niewiadomski był wyższym urzędnikiem Ministerstwa Kultury i Sztuki, a myśmy mieli część naszego gmachu zajętą przez żandarmów. Dzięki staraniom naszym żandarmi uwolnili ten lokal i chcieliśmy go przeznaczyć na rozszerzenie terenu wystawowego. Tymczasem otrzymaliśmy nakaz rekwizycyjny od Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dowiedzieliśmy się, że to było zrobione staraniem pana Niewiadomskiego. Oto więc był zatarg. Były na tym tle jakieś pertraktacje, więc bardzo być może, że z nim rozmawiałem, choć zdaje mi się, że osobiście nigdy go nie widziałem. Z działalnością literacką pana Niewiadomskiego stykałem się dawno. Czytywałem jego krytyki. Przewodniczący. A kiedy świadek zobaczył po raz pierwszy na wystawie oskarżonego? Czy wtedy, gdy panowie stali czekając na prezydenta? Świadek. Mam wrażenie, że za członkami komitetu, za ministrami stał bardzo blisko pan Niewiadomski, ale nie jestem pewny, bo sylwetkę pana Niewiadomskiego biorę czasem za sylwetkę innego urzędnika z Ministerstwa Kultury. Przewodniczący. A potem? Świadek. Widziałem dopiero wtedy, kiedy stał z prawej strony trzymany przez kogoś. Przewodniczący. Na jakiej odległości? Świadek. Kilku kroków. W środku sali stała kanapka. Przed kanapką leżały zwłoki prezydenta. Potem były 2 postumenty do rzeźb. Na jednym postumencie była rzeźba. Obok stał fotel trzcinowy. Z początku widziałem obok fotelu pana Niewiadomskiego trzymanego przez jednego z oficerów. Wtedy pierwszy raz zauważyłem go w tej sali, a że obok mnie stał pan Okuń, więc go spytałem, kto to jest.
Ten nie wymienił nazwiska, tylko powiedział, to ten z Ministerstwa Sztuki. Zapytałem, czy to pan Wojdyno. Może mu to przykro, jeżeli tu jest. A ktoś inny powiedział, nie, to Niewiadomski. Stał także pan Skotnicki i powiedział, tak, to Niewiadomski, to ten wariat. Dlatego Ponikowski usunął go z ministerium. Potem widziałem pana Niewiadomskiego siedzącego już w tej sali na fotelu trzcinowym. Zrobił na mnie wrażenie kamienną, marmurową twarzą. Przewodniczący, wtedy jak pan widział, że adiutant trzymał podsądnego za ręce, czy podsądny co mówił? Świadek, zdaje mi się, że głos jakiś słyszałem, ale nie wiem, czy to on mówił. Przewodniczący, co to były za słowa? Świadek, zdaje mi się, że jedno zdanie słyszałem, ale nie ręczę. To było, a za czyje pieniądze? Przewodniczący, gdy pan oświadczył panu Nowakowi, że będzie pan prezydent Narutowicz, czy dużo osób stało koło pana i mogło to słyszeć? Świadek, owszem, to było głośno powiedziane. Przewodniczący, czy był tam podsądny? Świadek, mam wrażenie, że w owej chwili nie. Po przyjeździe pana Nowaka przyjechał pan minister sprawiedliwości, a zaraz potem pan Kumaniecki. W chwili, gdy wszedł pan Kumaniecki, zaczęła się rozmowa z panem Nowakiem. Czy pan Nowak, czy pan Skotnicki zapytali mnie, czy znam pana Kumanieckiego? Odpowiedziałem, że nie mam zaszczytu. Wówczas przedstawiono mnie. Zdaje mi się, że za tymi panami stał pan Niewiadomski, albo ten pan, którego biorę za pana Niewiadomskiego. Myśląc, że ten ktoś jest także urzędową figurą, wyciągnąłem rękę i przedstawiłem się. Przewodniczący, czy to świadek znalazł gilzę? Świadek, tak, to ja znalazłem gilzę i oddałem, zdaje się, panu ministrowi sprawiedliwości. Przewodniczący, okazując dowód rzeczowy, może świadek poznaje, czy to ta sama? Świadek, tak. Następnie, kiedy wywieziono zwłoki i kiedy również przewieziono oskarżonego, przedstawiciele władz sądowych, panowie prokuratorzy i sędzia śledczy zaczęli się zastanawiać, co się stało z kulami, bo było domniemane, że jedna kula przeszła przez ciało. Ja powiedziałem, że trzeba poszukać i pan prokurator Hübner, pan prokurator Rudnicki i pan sędzia z mojej inicjatywy odsunęli kanapkę, na której leżał pan prezydent i rzeczywiście pod kanapką znalazłem gilzę. Przewodniczący, czy jak świadek w przeddzień wystawy rozmawiał z panem carem o tym, czy pan prezydent przybędzie, to czy pan car zalecał świadkowi tajemnicę, żeby nie rozgłaszać wiadomości tej? Świadek, przede wszystkim myśmy w czwartek rozmawiali z panem carem przez telefon, bo uważaliśmy, że będzie nieprzyzwoicie później zapraszać. Pan car trochę to lekceważył, mimo że bardzo popiera sztukę i przez telefon powiedział. Pan prezydent jest bardzo zajęty, może panowie zrobią to pisemnie. Ja powiedziałem, że to jest rzecz zanadto poważna, zresztą nie wypada, takie miałem wrażenie, pana prezydenta pisemnie zapraszać i że wobec tego musimy to zrobić osobiście. Pan car powiedział, że pan prezydent nie będzie mógł nas przyjąć z powodu nawału zajęć. Ja odparłem, że nie chodzi o to, żeby przyjął, tylko żebyśmy byli. Pytałem się, o której godzinie przyjechać. Przyjechaliśmy o 12. Pan car był zajęty. Rozmówiliśmy się przez telefon wewnętrzny i pan car przyszedł. Miałem wrażenie, że już rozmawiał z panem prezydentem. Powiedział nam, że pan prezydent prawdopodobnie przyjedzie, ale żebyśmy tej wiadomości nie rozgłaszali. Na to mój towarzysz wiceprezes dał do zrozumienia, że bytność pana prezydenta to taki zaszczyt dla zachęty, że jednak trzeba będzie powiedzieć. Na to pan car nadmienił, że przyzwoitym ludziom naturalnie można. Ja zauważyłem, że ponieważ nie ma nic pewnego, więc nawet członkom komitetu nie będzie się nic mówić, i oni rzeczywiście dowiedzieli się dopiero wtedy, gdy już przyszli panowie adiutanci. Kiedy przedtem, już w gmachu zachęty, członkowie komitetu pytali się mnie, czy pan prezydent będzie, odpowiedziałem, że pan car powiedział, że prawdopodobnie będzie, zaś pan Nowak będzie na pewno. Toteż gdy po tym strasznym wypadku pan Nowak mówił, po co przyjechał pan prezydent, ja mu wczoraj perswadowałem, żeby tego nie robił, że go zastąpię. Mnie to zdziwiło, bo kiedy byliśmy u pana Nowaka i mówiliśmy, że jedziemy do pana prezydenta, aby prosić o przybycie do zachęty, to pan Nowak powiedział, ja będę u niego po południu, to mu powiem. Przewodniczący, także pan tą wiadomością o prawdopodobnym przyjeździe prezydenta dzielił się z członkami komitetu? Świadek, przed samym otwarciem wystawy, już w zachęcie. Przewodniczący, a po wyjeździe z Belwederu? Świadek, ja się nie bardzo spodziewałem, także na przykład dyrektor zachęty do końca nic nie wiedział. Prokurator,
W chwili zabójstwa po której stronie pana prezydenta pan stał? Świadek. W każdym razie po lewej. Inni członkowie mówili, że po prawej, ale ja całą grupę wyprzedzałem. Prokurator. A pan Okuń? Świadek. Ja wyprzedzałem całą grupę. Ja byłem pierwszy, potem szedł pan prezydent, może w jednej linii z panem Nowakiem, i pan Okuń. W chwili, kiedy nastąpiły strzały, jak się okazało, to pan Okuń wziął za rękę pana Niewiadomskiego. Po strzale pan Narutowicz nachylił się tak, że ja rzeczywiście znalazłem się bezpośrednio po lewej ręce. Prokurator. A w chwili zamachu pan prezydent stał czy szedł? Świadek. Stał. Prokurator. Po której stronie prezydenta pan się znajdował? Czy tuż zaraz po prawej, czy wyprzedzał? Świadek. Wyprzedzałem całą grupę. Prokurator. Czy naczelnika państwa zapraszali panowie osobiście? Świadek. Zapraszał ówczesny prezes, książę Woroniecki. Prokurator. Oprócz pana prezydenta, kogo panowie jeszcze zaprosili osobiście? Świadek. Pana prezydenta, pana Nowaka, kardynała Kakowskiego i generała Hallera. Prokurator. Dziękuję. Przewodniczący. Czy powód cywilny ma jakie zapytania? Adwokat Paschalski. Nie. Adwokat Kijeński. Oskarżony prosi o głos dla wyjaśnienia. Przewodniczący. Udzielam podsądnemu głosu. Oskarżony Niewiadomski. Chodzi mi o sprostowanie faktyczne. Świadek powtórzył wyrazy wypowiedziane przez pana Skotnickiego bezpośrednio po zamachu. Ten frazes jakoby brzmiał tak. To ten wariat. To dlatego, że uwolnił go Ponikowski. Świadek. Przypuszczam, że w tym momencie ani pan Skotnicki, ani ja nie mogliśmy powtórzyć. Mam wrażenie, że słowo wariat było. Oskarżony Niewiadomski. Nie chodzi mi o kwalifikację pana Skotnickiego dotyczącą mojej osoby, tylko o fałsz rzeczowy. Nie było zwolnienia mnie przez pana Ponikowskiego. Sprawa przedstawiała się tak, że w październiku 1921 roku, wskutek tego, że ówczesny minister pan Ponikowski zażądał ode mnie funduszów z kredytu mojego wydziału, chcąc użyć ich na cele inne niż te, na które te fundusze były przeznaczone, ja, wyrażając na to zgodę, załączyłem jednocześnie prośbę o dymisję, na którą to prośbę dymisję otrzymałem. Tak przedstawia się ta rzecz. Świadek Kozłowski. To nie miało znaczenia wariata psychicznego. Zaznaczam, że pana Niewiadomskiego nie znałem. Znałem tylko jego bardzo interesujące krytyki i recenzje. Bardzo indywidualne i trochę sensacyjne. Co do wyrażenia wariat, mam wrażenie, że pan Skotnicki powiedział, że był konflikt, a mimo to pan Niewiadomski bardzo sumiennie spełniał swoje obowiązki. Przewodniczący. Świadek Okuń. Co świadkowi jest wiadomym w związku z bytnością jego na wystawie w Zachęcie i w związku z zaproszeniem pana prezydenta? Świadek Okuń. Na komitecie, kiedy powzięto uchwałę, żeby zaprosić pana prezydenta jako przedstawiciela państwa, była również mowa, kogo jeszcze zaprosić. Zdecydowano zaprosić prezesa Nowaka, kardynała Kakowskiego i generała Hallera. Pan prezes Kozłowski miał dać znać, kiedy miałem jechać. W przeddzień samej wystawy pan prezes Kozłowski przyjechał po mnie automobilem i pojechaliśmy do Belwederu, gdzie widzieliśmy się z panem carem, który oznajmił nam, że w każdym razie, o ile prezydent przybędzie, to przed kwadrans po 12. Otóż przed 12 było wszystko przed Zachętą w porządku. Pan prezes Kozłowski przyjmował gości, a ja pilnowałem porządku, żeby było przejście. Kiedy przyjechali adiutanci i dali znać, że pan prezydent przyjedzie, to ja potem wyszedłem na zewnątrz i poprosiłem tych oficerów, którzy stali po obu stronach filarów, aby prędko powiadomili nas, gdy prezydent przybędzie. Przedtem przyszedł pan Niewiadomski. Stał tam także pan Skotnicki. I pan Niewiadomski zapytał, cóż to za uroczystość? Do kogo mówił, nie wiem, bo był taki tłum, że nie wiadomo. Potem ukazał się oficer z wiadomością, że przyjechał pan prezydent. Przedstawiono nas i weszliśmy na górę. Przeszliśmy koło jednej ściany, potem przeszliśmy koło drugiej i kiedy staliśmy przed obrazem Kopczyńskiego, podszedł jakiś pan z panią. Jak się potem okazało, ambasador angielski z żoną. I było jakieś przywitanie. Potem pan prezydent przyglądał się obrazowi i w trakcie tego usłyszałem lekkie uderzenie. Nie zorientowałem się, ponieważ świeżo przyjechałem z Włoch. O tym, co się tu działo, nie wiedziałem jeszcze. Gazety czytałem mało, tak, że myślałem, że to jest jakaś salwa uliczna na uświetnienie uroczystości.
Nawet mi do głowy nie przyszło, że to w sali mogło mieć miejsce. Pan prezydent głowę skłonił, binokle mu spadły i zaczął się słaniać. Obejrzałem się i zobaczyłem pana Niewiadomskiego z rewolwerem w ręce. Złapałem go więc ze słowami: Niewiadomski, bójcie się Boga, strzelacie? Przewodniczący: więc pan pierwszy złapał podsądnego? Świadek Okuń: tak jest. Wtedy podbiegł jakiś adiutant i z tyłu ujął go za ręce, wyjmując rewolwer. Przewodniczący: co mówił wtedy podsądny? Świadek: nic, do mnie tylko powiedział, do was strzelać nie będę. Przewodniczący: czy oprócz tego, nie bójcie się, do was strzelać nie będę, było co jeszcze mówione? A to za czyje pieniądze? Świadek: to było mówione, ale tego osobiście nie słyszałem. Przewodniczący: gdy pan był w Belwederze z panem Kozłowskim, to czy wtedy pan car co oświadczył? Świadek: owszem. Przewodniczący: co powiedział pan car? Świadek: że przedstawi panu prezydentowi naszą prośbę, ale ponieważ nie jest pewien rezultatu, więc uprzedza, żebyśmy czekali tylko do kwadrans po 12, a jeżeli do tej pory pan prezydent nie przyjedzie, to żeby otwierać wystawę. Przewodniczący: czy pan car w rozmowie z panami zalecał tajemnicę, sekret? Świadek: owszem. Powiedział: niech panowie nie mówią, że prezydent ma przybyć. Przewodniczący: na ile minut przed otwarciem wystawy pan widział Niewiadomskiego? Kiedy on powiedział, cóż to za uroczystość? Świadek: na parę minut. To nie było pół godziny. Przewodniczący: pan był przedstawiony prezydentowi w połowie pierwszego kwadransa? Świadek: tak. Przewodniczący: czy podsądny trzymał ręce w kieszeni? Świadek: nie widziałem. Przewodniczący: po strzale na jakiej odległości od ciała prezydenta zauważył pan podsądnego Niewiadomskiego? Świadek: jak prezydent upadł, to w tej chwili tuż. Przewodniczący: czy z przodu, czy z tyłu? Świadek: jak się obrócił, to tuż zaraz. Przewodniczący: czy z rewolwerem? Świadek: tak. Przewodniczący: czy panowie później znaleźli jakąś kulę? Świadek: owszem, znaleźliśmy pod kanapką, to jest, znalazłem i oddałem jakiemuś oficerowi. Przewodniczący: skąd panu przyszło do głowy szukać tam? Świadek: po zabraniu ciała prezydenta zaczęliśmy szukać, czy nie ma jakichś śladów. Odsunęliśmy z woźnym kanapkę i znalazłem kulę. Prokurator: czy pan Niewiadomskiego znał dawno? Świadek: dawno. Prokurator: jak dawno? Świadek: przed 3 laty, gdy przyjechałem z Włoch, poznałem go w ministerstwie. Prokurator: czy na podstawie tej znajomości może pan dać charakterystykę podsądnego? Świadek: nie mogę. Mogę tylko powiedzieć, że miałem pracownię i mieszkałem razem z kolegą Trzebińskim. To była pracownia Niewiadomskiego. On do mnie często zachodził i dopytywał się, kiedy się usunę z tej pracowni. Byłem chory i nie mogłem tego zrobić. Prokurator: czy to była znajomość, która dawała możliwość wyprowadzenia jakich wniosków o charakterze człowieka? Świadek: za mało znałem. Prokurator: żadnego charakterystycznego epizodu nie było? Świadek: dla mnie osobiście bardzo sympatycznym nie był. Byłem chory, nie miałem się gdzie wynieść, a pan Niewiadomski nalegał na mnie, żebym pracownię opuścił. Prokurator: poza tym nic pan nie może powiedzieć? Świadek: nic. Przewodniczący: czy panu wiadome są stosunki rodzinne Niewiadomskiego? Czy niewiadomym panu jest, że pani Niewiadomska, czy córka podsądnego, pracowały w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Świadek: nic nie wiem. Adwokat Paschalski: może pan powie, czy pan przypomina sobie rozmowę, jaką prowadził świętej pamięci Narutowicz z panem posłem angielskim? Świadek: nie słyszałem nic. Adwokat Paschalski: czy pan przypomina sobie słowa, które jakoby miała powiedzieć Lady Miller? Świadek: nie. Adwokat Paschalski: na czyj wniosek zaproszono te 4 osoby? Prezydenta, prezesa Rady Ministrów, kardynała Kakowskiego i generała Hallera. Świadek: nie przypominam sobie. Przewodniczący: z czyjej inicjatywy? Świadek: z inicjatywy pana prezesa, ale była dyskusja. Adwokat Paschalski: czym się panowie kierowali? Świadek: ponieważ corocznie zaprasza się różnych dygnitarzy, więc i w tym roku chciano to zrobić. Był nawet projekt, żeby zaprosić pana marszałka. Adwokat Paschalski:
Także dyskusja toczyła się i nad osobą pana marszałka. Nie mam już więcej pytań. Przewodniczący, a pan obrońca? Adwokat Kijeński. Pan wspomniał, że pan natychmiast chwycił za rękę Niewiadomskiego. Proszę powiedzieć, czy był jakikolwiek odruch do ucieczki ze strony oskarżonego, pana Niewiadomskiego? Świadek. Nie, odruchu nie było. Przewodniczący. Ruchu do ucieczki nie było? Świadek Okuń. Nie. Adwokat Kijeński. Więc stał zupełnie nieruchomo. Czy można było mieć choćby wrażenie, że to jest człowiek, który chce uciec? Świadek. Nie miałem tego wrażenia. Adwokat Kijeński. Czy pan Niewiadomski sprzeciwiał się panu, gdy pan go wziął za rękę? Czy to pan wyjął z jego dłoni rewolwer? Świadek Okuń. Nie, nie sprzeciwiał się. Powiedział tylko, nie bójcie się, nie będę do was strzelać. Adwokat Kijeński. Więc powiedział tylko, nie bójcie się, nie będę do was strzelać, ale żadnego odruchu do ucieczki nie było. Następnie pan mówił, że z rąk oskarżonego rewolwer wyjął jakiś wojskowy, czy tak? Świadek. Tak. Podszedł z tyłu i wziął rewolwer. Przewodniczący. Ponieważ strony nie mają więcej zapytań, zarządzam przerwę na 3 minuty. Po przerwie. Przewodniczący. Świadek Sołtan. Co świadkowi jest wiadome? Świadek Sołtan. Jakieś 11:15 pan prezydent z panem carem przyjechał do Zachęty i po krótkim przywitaniu na dole poszedł na górę. W kilka minut potem usłyszałem głuche strzały. W pierwszej chwili zdawało mi się, że to w sąsiedniej sali strzelają. Odwróciłem się i zobaczyłem kogoś z rewolwerem w ręce. Przewodniczący, okazując dowód rzeczowy. Czy to jest ten sam rewolwer? Świadek Sołtan. Tak. Zabrałem rewolwer i złapałem za rękę. Przewodniczący, co dalej? Świadek Sołtan. Przyszedł porucznik. Poleciłem mu przywieźć doktora i zająłem się osobą prezydenta. Poszedłem na dół, żeby telefonować do Belwederu, ale było zamknięte. Nie mogłem się dodzwonić. Czekaliśmy na naczelnika policji. Po 10 minutach zjawił się. Przewodniczący, to pan wyjął rewolwer z dłoni Niewiadomskiego? Czy on co mówił? Świadek Sołtan, tak jest. Przewodniczący, co mówił podsądny? Jaka była treść? Świadek, zdaje się, powiedział, że oddaje się w ręce władz. Przewodniczący, o której godzinie i którego dnia zakomunikowane panu było, że pan prezydent przyjedzie, żeby pan z kolegą znajdował się? Świadek, była mowa o tym w przeddzień wieczorem. Przewodniczący, o której godzinie? Świadek, około 10:00. Przewodniczący, w jakiej formie było zakomunikowane panu, że prezydent przyjedzie? Czy w formie kategorycznej? I kto powiedział, żeby panowie byli? Świadek Sołtan. Było powiedziane w tej formie, że prezydent ma zamiar pojechać. Mówił to zastępca szefa kancelarii cywilnej Łebkowski. Przewodniczący. Czy jak pan wyjmował rewolwer, to oskarżony był już trzymany? Świadek. Ktoś trzymał go za rękę. Przewodniczący. Czy jak pan trzymał, to podsądny stał spokojnie? Świadek. Tak jest. Przewodniczący. Czy pan prokurator ma jakie zapytania? Prokurator. Nie. Przewodniczący. A powód cywilny? Adwokat Paschalski. Nie. Przewodniczący. A pan obrońca? Adwokat Kijeński. Podsądny życzy sobie postawić zapytanie. Przewodniczący. Proszę. Oskarżony Niewiadomski. Chcę się zapytać świadka, czy pamięta, że oddając mu rewolwer, powiedziałem, proszę wezwać policję. Czy świadek nie zrozumiał tego? Świadek, dokładnie sobie nie przypominam, ale było coś w tym rodzaju. Oskarżony Niewiadomski. Odpowiedziano mi, że to już zrobione. Przewodniczący. Świadek Skotnicki. Co świadkowi wiadomym jest w tej sprawie? Świadek Skotnicki. Rozmawiając z panem prezesem Nowakiem i ministrem Kumanieckim, zobaczyłem przed sobą Niewiadomskiego, który przechodząc szpalerem rzucił wyrazy, cóż to jest za uroczystość. To było zwrócone w stronę publiczności. Następnie po samym zabójstwie, które się odbyło tuż przed prezesem Nowakiem, rzuciłem się ratować prezydenta wraz z panem Przeździeckim. Przenieśliśmy prezydenta na kanapkę, nie wiedząc, kto popełnił to zabójstwo. Zwróciłem się do pana Okunia z zapytaniem, kto to zrobił. Powiedziano mi, że Niewiadomski. W czasie, gdy padły strzały, odniosłem wrażenie, że nie przy mnie, a z tyłu, za mną, przy wejściu na salę. Prawdopodobnie było to spowodowane tym, że strzelano z bliskiej odległości. To są wszystkie szczegóły, które są mi wiadome.
Przewodniczący. Czy pan dawno znał Niewiadomskiego? Świadek Skotnicki. Pana Niewiadomskiego spotkałem po raz pierwszy w roku 1912 czy 1913, przed wojną. Przedtem jednak osoby pana Niewiadomskiego znałem ze słyszenia, ponieważ w środowisku artystycznym był dość znany. W 1912 czy 13 roku u artysty malarza Trojanowskiego poznałem go osobiście. Następnie wstąpiłem na służbę państwową do Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1919 roku w czerwcu i tam przez 2 lata spotykałem się stale z panem Niewiadomskim. Przewodniczący, czy mógłby pan dać nam charakterystykę Niewiadomskiego jako człowieka? Świadek Skotnicki, postaram się to zrobić. Pan Niewiadomski jako urzędnik bezsprzecznie pod względem pojmowania swoich obowiązków był niesłychanie pracowitym i wzorowym w swoim wydziale jako wykonywujący funkcję. W stosunku do władz wyższych, jak minister, czasem można było odczuwać pewne tarcia. Stosunek służbowy niezupełnie odpowiadający regulaminowi służbowemu, ale pracowitość, jaką wkładał pan Niewiadomski w swoje urzędowanie, była tak wielka, że wyższa władza, to jest minister, wielokrotnie zwracał na niego uwagę, czy to awansując go, czy prosząc o radę. Zasługi w wydziale położył tak wielkie, że kiedy otrzymał zwolnienie ze służby, to nawet minister Ponikowski, który przyjął dymisję pana Niewiadomskiego, zwrócił się do władz służbowych o wypłacenie panu Niewiadomskiemu większego odszkodowania niż przepisy pozwalają, jako temu, który w służbie tak dalece wyróżniał się. Przewodniczący, jaki był powód tego, że pan Niewiadomski podał się do dymisji? Świadek Skotnicki. Sprawa tyczyła się głównie przelewania funduszów, które były przeznaczone dla Wydziału Sztuki, na inne cele. Pan Ponikowski, będąc w Krakowie, powziął pewne zobowiązania, których chciał dopełnić. To było na restaurację Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponieważ pan Ponikowski nie miał funduszu dyspozycyjnego, więc polecił, aby skomasowano wszystkie resztki i oszczędności, jakie były zrobione przez Ministerstwo Kultury, gdyż te resztki chciał przelać na fundusz restauracji w Krakowie. Pan Niewiadomski miał pewien skrystalizowany program swojej działalności w wydziale, chciał przeprowadzić pewne rzeczy, a chociaż mogły one zaczekać, gdyż to był koniec roku, listopad, jednak był dotknięty tym, że bez jego wiedzy ta komasacja funduszów dokonaną została. Tu trzeba zaznaczyć, że pan Ponikowski jako prezydent ministrów zwrócił się do swego naczelnika wydziału z prywatnym listem, bardzo uprzejmym, aby fundusz tylu a tylu milionów z jego wydziału był przelany. Pan Niewiadomski nie stawiał oporu, zgodził się na przelanie, ale napisał do pana Ponikowskiego list obrażonym tonem. To spowodowało niezadowolenie pana Ponikowskiego. Pan Niewiadomski napisał, że o ile takim będzie dalszy program gospodarki, to będzie zmuszony podać się do dymisji. Dymisja została przyjęta, a pan Ponikowski wystarał się od władz skarbowych o wyższe wynagrodzenie niż się należało. Przewodniczący, jakie są stosunki rodzinne oskarżonego? Świadek Skotnicki, znam pobieżnie. Przewodniczący, czy między podsądnym Niewiadomskim, jego rodziną, a zmarłym prezydentem były jakie stosunki? Świadek Skotnicki, o ile słyszałem z boku, to pan Niewiadomski pana prezydenta pierwszy raz widział na wystawie. Przewodniczący, czy podsądny Niewiadomski jako charakter był jednostką samoistną, czy też podlegającą postronnym wpływom? Czy był mocny w swoich postanowieniach, czy też ulegał namowom? Świadek, to jest organizacja psychiczna, którą trudno ująć. Organizacja, która z jednej strony robi wrażenie człowieka bardzo czułostkowego, a w pewnych chwilach sentymentalnego, w innych oschłego i sztywnego. Te sprzeczności starałem się wytłumaczyć w ten sposób, że pan Niewiadomski jako artysta chciał w sztuce być czułostkowy, jednakże wychowanie dało mu, poza sztukę, pewną prostolinijność, jaka w stosunku do ludzi nadawała mu pewną oschłość i ostrość, którą mu zarzucano. Pan Niewiadomski w opinii ludzi uchodził za człowieka robiącego awantury. Nic podobnego jednak nie zauważyłem, przeciwnie. Jeżeli były jakieś scysje, to były wywołane z tamtej strony przeciwnej. Pan Niewiadomski był człowiekiem dość powściągliwym. A jeżeli mu kto w tej lub innej formie zrobił jakąś uwagę, to opanowywał się i szukał rozwiązania, czy to w przepisach dyscyplinarnych, czy innych. Ta prostolinijność w odpowiedziach powodowała z tamtej strony pewne odruchy, bo tu była tylko sztywna, sucha, kategoryczna odpowiedź. Prokurator. Czy podsądnego nie można nazwać raczej umysłowością i organizacją poddającą się pewnym wrażeniom zewnętrznym, z łatwością ulegającą wpływom obcym? Świadek Skotnicki.
Pan Niewiadomski był człowiekiem zupełnie samodzielnym i nie tak łatwo poddawał się wpływom zewnętrznym, z zewnątrz narzuconym. Jednakże, jeżeli te rzeczy były podsuwane umiejętnie, to pan Niewiadomski mógł je przyjmować jako swoje. Na potwierdzenie mogę podać następujący fakt. Kiedy wstąpiłem na służbę, jako człowiek zupełnie świeży, zauważyłem pewne braki, na które zwróciłem uwagę, podkreślając, że należałoby położyć pewien nacisk. Mówiłem o przemyśle artystycznym. Ten przemysł artystyczny w pierwszych latach stał na drugim planie. Mój program przerzucenia się na przemysł artystyczny po paru miesiącach został przyjęty przez pana Niewiadomskiego, który został jego fanatycznym wyznawcą, może nawet z niejaką ujmą dlaczego innego. Sądzę, że to dlatego, że umiejętnie podsunięta, a nie narzucona rzecz, mogła jednak wywrzeć swój wpływ. Przypuszczam, że pobyt w Petersburgu był źródłem i powodem pewnej pryncypialności, prostolinijności, oschłości i ascetyzmu w stosunku do siebie, które jako w artyście kolidowały z sentymentalizmem i czułostkowością, jaką bezwzględnie miał. Mnie się zdaje, że to był wpływ atmosfery literackiej, a szczególnie studenckiej, tych czasów petersburskich, których wpływ w kierunku pewnego nieuznawania etykiety w stosunku do władz był bardzo akcentowany w życiu pana Niewiadomskiego. Pobyt w Petersburgu spowodował ten dualizm. Płynął na to rozdwojenie charakteru człowieka i artysty, chcącego być suchym i rzeczowym. Prokurator. Czy podsądny był człowiekiem zdolnym do zanalizowania całego szeregu spraw i do wyprowadzenia syntezy? Świadek. To był umysł, który nie powiem, by ogarniał całość. Ogarniał tylko pewne rzeczy, które starał się widzieć, nie widząc zupełnie z boku konsekwencji i niebezpieczeństw, jakimi to mogło grozić. To, zdaje się, powodowała owa prostolinijność. Przewodniczący. Czy powód cywilny ma coś do nadmienienia? Adwokat Paschalski. W którym roku panowie byli w Petersburgu? Świadek Skotnicki. Ja nie byłem w Petersburgu. Adwokat Paschalski. W którym roku był tam pan Niewiadomski? Świadek Skotnicki. Mniej więcej w 1890 roku. Adwokat. Jak długo? Świadek. Skończył tam akademię, więc kilka lat. Adwokat Paschalski. Czy skończył z odznaczeniem? Świadek. Tak jest, z odznaczeniem. Adwokat Paschalski. Czy panu nie wiadomo o odznaczeniach, które otrzymał na gruncie paryskim? Świadek. Nie wiem o tym nic. Adwokat Kijeński. Kwestia czysto prywatna. Chcę się zapytać, czy pan Niewiadomski, nie jako działacz literacki lub artystyczny, ale jako człowiek, posiadał prawość charakteru. Świadek. Tak, tam była nadzwyczajna prawość charakteru, nawet doprowadzona do pewnego przeczulenia i krańcowości. Adwokat Kijeński. A uczciwość? Świadek. Bezwzględna. Adwokat Kijeński. A pod względem stosunków z ludźmi, w sprawach materialnych, w interesach? Świadek. Był bezinteresowny. Adwokat Kijeński. Czy pan, stykając się przez kilka lat z panem Niewiadomskim, nie zauważył, czy był to człowiek ofiarny, czy też egoista, myślący tylko o sobie? Świadek. Ofiarny. Jako przykład może posłużyć fakt, że po wyjściu z ministerstwa, prace nieskończone, pan Niewiadomski wziął do domu, przez 3 do 4 miesięcy opracowywał te projekty, które były zaczęte, nie licząc sobie za to nic. Adwokat Kijeński. To do jego obowiązków nie należało? Świadek. To było bezinteresowne. Pan Niewiadomski już nie był w ministerstwie. Adwokat Kijeński. Pan wspominał o liście od pana Ponikowskiego. Czy to był ten jeden list i czy w nim właśnie była mowa o dymisji? Świadek. Tak jest. Adwokat Kijeński. Jakie były motywy prośby o dymisję? Świadek. Mogę ten list przeczytać. Mam go przy sobie. Adwokat Kijeński. Bardzo proszę. Świadek wyjmuje z teki list i podaje przewodniczącemu. Przewodniczący. Może powód cywilny zapozna się z jego treścią? Adwokat Paschalski. Proszę o dołączenie tego do akt. Prokurator. Dołączenie jest zbyteczne. To nie jest dowód rzeczowy. Odczytanie tego jest dopuszczalne, gdyż ma to związek ze sprawą. Adwokat Paschalski. Przypominam artykuł 626 i 629. Uważam za możliwe odczytanie i dołączenie do akt sprawy i o to proszę. Przewodniczący. Czy ten list może pan zostawić? Świadek Skotnicki. List należy do akt ministerstwa, do personali, które są poufne, więc musiałbym się spytać o pozwolenie mojej władzy. Adwokat Kijeński.
Ponieważ świadek wedle ustawy ma prawo posiłkowania się wszelkiego rodzaju notatkami, a utrwalenie dla sprawy treści tego dokumentu jest możliwe, nawet protokolarnie, przeto wnoszę o odczytanie, a sekretarz wciągnie do protokołu. Przewodniczący. Sąd postanowił zwrócić świadkowi dokument po uprzednim utrwaleniu treści. List brzmi jak następuje. Czyta. Panie prezydencie, dotychczasowa praca Wydziału Plastyki nie była dorywcza, ale zgodna z pewnym planem, obmyślanym gruntownie i pociągającym za sobą pewne zobowiązania, umowy na dalszą metę i tym podobne. Narażanie tego planu na zwichnięcie przez odkładanie spraw pilnych lub też decyzje nieprzewidziane, powzięte bez porozumienia ze mną na podstawie informacji jednostronnych i niefachowych, a tym samym nieścisłych, wprowadzają do pracy Wydziału anarchię, która ją paraliżuje. Brak możliwości porozumiewania się z panem prezydentem bezpośredniego pogarsza sprawę w sposób beznadziejny. W tych warunkach, nie poczuwając się do możliwości pracowania z pożytkiem dla sztuki, proszę pana prezydenta o łaskawe zwolnienie mnie z zajmowanego stanowiska. Eligiusz Niewiadomski, 8 listopada 1921 roku. Adwokat Kijeński. Czy na zasadzie stosunku znajomości może pan powiedzieć, czy Niewiadomski był człowiek zdolny do czynów egzaltowanych, może szalonych? Świadek Skotnicki. Tu z jednej strony egzaltacja w stosunku do młodzieży dochodziła do pewnego odcienia sentymentalizmu, ale z drugiej strony pan Niewiadomski robił wrażenie człowieka bardzo opanowanego, który starał się ująć siebie nadzwyczajną siłą woli w pewne karby. W sztuce to nawet może być szkodliwe. Adwokat Kijeński. Może pan wyjaśni, czy to była organizacja, która mogła popełnić czyn podły? Świadek Skotnicki. Z jego punktu widzenia osobiście mniemam nie. Adwokat Kijeński. Czy myślą przewodnią czynów pana Niewiadomskiego była idea czy prywata? Świadek. Sądzę, że idea. To był człowiek nie zawsze o szerokich poglądach, ale ideowy bezwzględnie. Na przykład, kiedy zbliżali się bolszewicy, pan Niewiadomski wstąpił jako zwykły szeregowiec do wojska. Adwokat Kijeński. Czy wiadomo panu, że mu odmówiono? Świadek. Wiem, że jego pierwsze kroki były skierowane do defensywy. Później, kiedy pracował już w defensywie, wydała mu się ona zanadto biurokratyczną. Wiem to, co mi mówił. Nie mającą dostatecznej bezpośredniości w walce z bolszewikami, wskutek tego przestała mu dogadzać tak, że wystąpił. Zwrócił się wtedy do 5. Pułku Legionów i wstąpił tam jako szeregowiec. Adwokat Kijeński. A syn? Świadek. Wiem, że syn był również w wojsku, ale nie wiem, czy w tym samym oddziale. Adwokat Kijeński. Czy to pan powiedział o Niewiadomskim, to ten wariat? Świadek. To dotyczyło pewnej prostolinijności, która wywoływała pewne nietakty, zwane przez ludzi narwanością, mimo że jednak panował nad sobą. To dotyczyło pewnej bezwzględności w stosunku do ludzi, co do których miał takie czy inne wątpliwości. To dotyczyło tej egzaltacji, przesady, nadczułości. Adwokat Kijeński. Jednym słowem, słowo wariat nie było określeniem jego charakteru? Świadek. Nie. Prokurator. Jak pan rozumie to, co pan mówił o charakterze literackim, wytwarzającym pewne sytuacje? Czy tak, jak to, co w wysokim stopniu nazywamy kabotnizmem, a w mniejszym pozą? Świadek. Ja bym to nazwał pozą. To jest człowiek, który szedł przez życie i był deklamatorem. To był pewien patos, który przejawiał się w sztuce, w jego wykładach publicznych. Ja w ten sposób rozumiałem to zdanie. Co do sytuacji literackiej, to na zasadzie obserwacji, które miałem możliwość poczynić, stykając się z panem Niewiadomskim przez ostatnie 2 lata, przez ostatnie 8 miesięcy z nim się nie widziałem, mogę powiedzieć, że w trakcie mego stosunku z nim pan Niewiadomski polityką się nie zajmował. Był pochłonięty sprawami wydziału, jednak rzeczy, które dochodziły jego uszu, których nie mógł przecież zamknąć, były przez niego przyjmowane bezkrytycznie. Przyjmował on bezkrytycznie literaturę agitacyjną, taką czy inną, nie rozróżniając, gdzie jest agitacja, a gdzie przedstawiony faktyczny stan rzeczy. Sądzę, że jako artysta, przy pewnej wrażliwości, mógł sobie sztucznie przedstawić sytuację na zasadzie literatury. Adwokat Paschalski. Chcę się zapytać o pewną rzecz. Czy przed samym zabójstwem na kilka czy kilkanaście dni nie stykał się pan z oskarżonym? Świadek. Nie. Adwokat Paschalski. Kiedy pan widział go ostatni raz? Świadek.
w lecie, gdy zwrócił się, żeby mu wystawić legitymację na ułatwienie podróży do Rumunii. Zapytałem, w jakim celu. Pan Niewiadomski odpowiedział, że to są sprawy rodzinne. To mi wystarczyło. W bliższe szczegóły rodziny dotyczące nie chciałem wchodzić i przepustkę wystawiłem. Adwokat Paschalski. To było ostatnie spotkanie w lecie? Świadek. Tak, potem pojechał do Rumunii. W jakim celu? Nie wiem. Oskarżony Niewiadomski. Czy prawdą jest, że pan powiedział ten frazes, to ten wariat Niewiadomski, to za to, że go uwolnił Ponikowski? Świadek. Nigdy. Oskarżony Niewiadomski. Czy po strzale, bezpośrednio po zamachu, nie mówił pan tego? Świadek. Nie mogłem powiedzieć. Jestem zanadto au courant tych spraw, abym mógł łączyć pana Ponikowskiego z prezydentem Narutowiczem. Oskarżony Niewiadomski. Czy dokument odczytany, mieszczący moją prośbę o dymisję, był panu znany? Świadek. Znany. Oskarżony Niewiadomski. Dlaczego pan przed tym odczytaniem wyraził się tak? Niewiadomski powiedział, że o ile tak będzie dalej, to będzie zmuszony podać się do dymisji. Przecież w samym liście już była prośba o dymisję. Świadek. Odniosłem wrażenie, że pan, pisząc ten list, nie wierzył w dymisję. Przewodniczący. Świadek Kozłowski. Czy pan słyszał zeznania świadków? Świadek Kozłowski. Niezupełnie, ale słyszałem. Przewodniczący. Co pan może stwierdzić? Co było powiedziane po zabójstwie? Świadek Kozłowski. Było powiedziane ten wariat i zwolnił go Ponikowski. Czy był ścisły związek za to i zestawienie wariat i zwolnił go? Tego nie pamiętam. Świadek Skotnicki. To zestawienie było odpowiedzią komuś trzeciemu na pytanie, czy ten człowiek jest jeszcze urzędnikiem, na które odpowiedziałem, uwolnił go Ponikowski. Świadek Kozłowski. Było powiedzenie, to ten z Ministerstwa Sztuki, a pan dyrektor powiedział, to ten wariat, ale czy był ścisły związek między wariat a zwolnił, nie wiem. Przewodniczący. Czy strony pragną dać jeszcze jakie zapytania panu Skotnickiemu? Adwokat Paschalski. Jakie było pana położenie wtedy, gdy padły strzały? Świadek Skotnicki. Od pana prezydenta oddzielał mnie pan prezes ministrów Nowak. Adwokat Paschalski. Czy pan słyszał rozmowę pana prezydenta Narutowicza z ambasadorem angielskim? Świadek. Słyszałem. Adwokat Paschalski. Czy może pan powtórzyć? Świadek. Ambasador angielski powiedział, że przyszedł umyślnie, szukając sposobności złożenia życzeń panu prezydentowi. Rozmowa toczyła się po francusku. Było wyrażenie «Express, je suis venu express», na co pan Narutowicz odpowiedział, że nie życzenia, ale raczej można mu wyrazić kondolencję. Dosłownie nie pamiętam, ale było coś w tym sensie. Adwokat Paschalski. Kiedy pan Niewiadomski zwracał się do pana z prośbą o przepustkę do Rumunii? W jakim okresie? Świadek. W czerwcu albo w lipcu. Raczej w lipcu. To było latem przed moim wyjazdem na urlop. Oskarżony Niewiadomski. Chcę dać wyjaśnienie w sprawie mego wyjazdu. Od dłuższego czasu nie miałem wiadomości od syna, który był za granicą i chciałem jechać zebrać wiadomości, bo byłem niespokojny, czy mu się co złego nie stało. Ponieważ w wigilię wyjazdu przyszedł list, więc nie pojechałem. Przewodniczący. Czy podsądny poznaje rewolwer? Oskarżony Niewiadomski. Tak, to ten sam. Adwokat Kijeński. Z zeznań świadków usłała się w sposób jasny okoliczność, że po strzałach danych do pana prezydenta pan Niewiadomski stał nieruchomo, że nawet nieruchomą była jego ręka. Oskarżony zwrócił się do świadka sołtana, który go za rękę ujął, aby wezwał policję, czego świadek nie zrozumiał zupełnie dobrze. Tymczasem w komunikacie urzędowym powiedziano, że Niewiadomski usiłował zbiec, potem prezydent upadł, mordercę zaś ujął adiutant. Ponieważ to jest dokument, który się rozszedł na cały świat, więc składam sądowi egzemplarz owego komunikatu i niniejsze dodatkowe wyjaśnienia z prośbą o wniesienie do protokołu. Prokurator. Jest to komunikat urzędowy i cała odpowiedzialność spada na tego, kto go redagował. Sąd nie jest powołany na to, żeby wchodzić w te rzeczy. Jeżeli zostanie zaprotokołowane z całą jasnością i całą stanowczością stwierdzone, że zamiaru ucieczki nie było, to zawsze z tego protokołu ktoś może uczynić odpowiedni użytek i to jest jedyna rola sądu. Dołączenie tego komunikatu do akt sprawy uważam za niewłaściwe. Adwokat Paschalski. Przychylam się do wniosku Urzędu Prokuratorskiego. Wydaje mi się, że w tej sprawie obrońcy oskarżonego chodzi o ujawnienie tych momentów, które, jak on zaznaczył,
rozeszły się z jednej strony na cały świat w formie niezupełnie ścisłej, a z drugiej strony o ten trybunał, o którym mówił oskarżony Niewiadomski, mianowicie o Trybunał Opinii Publicznej. W tym wypadku protokół daje zupełne zadośćuczynienie. A co do włączenia tego do aktów, to nie z punktu widzenia formalnego, do którego bym w tym wypadku uwagi nie przywiązywał, ale z punktu widzenia moralnych interesów obrońcy nie widzę żadnego powodu do dołączenia dokumentu tego do sprawy. Adwokat Kijeński. O to mi też wcale nie chodziło, żeby komunikat dołączyć do akt. Chodziło mi o to, co się już stało, żeby sąd o tym się dowiedział i jeśli sądowi dla sprostowania potrzebne byłoby jeszcze dodatkowe zbadanie świadka cara, ażeby to sąd zarządził. Mnie chodziło jedynie o ustalenie, że komunikat urzędowy podał szczegół ważny, niezgodny z rzeczywistością, a czyniący panu Niewiadomskiemu ujmę na czci. Przewodniczący. Rzeczoznawca pan Kłępiński. Rusznikarz. Jakiego systemu był rewolwer? Pan Kłępiński. Rewolwer typu hiszpańskiego, kaliber 7,65. Mechanizm działa zupełnie dobrze, rewolwer nosi ślady użycia, w magazynie zostały 4 kule. Jedna w lufie. Rewolwer 10-strzałowy. Przewodniczący. Czy wszystkie kule pasują? Rzeczoznawca. Pasują. Prokurator. Jeśli będzie pan miał do czynienia z 3 ranami od 3 strzałów pochodzącymi, z których jedna jest położona niżej od drugiej, to czy można z tego wyprowadzić wniosek, w jakim porządku były dane strzały? Rzeczoznawca. Rewolwer po każdym wystrzale ulega szarpnięciu i dlatego następny strzał idzie cokolwiek wyżej, ale to nie zawsze. Tym bardziej trudno to powiedzieć przy szybkim dawaniu strzałów jeden po drugim. Prokurator. Z tego rewolweru jak prędko mogą być dane 3 strzały? Rzeczoznawca. 3 strzały mogą być oddane w 1,5 do 2 sekund. Profesor dr Grzywo-Dąbrowski. Biegły ten oświadcza, że biegli lekarze powzięli jednakową opinię i profesor dr Grzywo-Dąbrowski upoważniony jest do podania sądowi tej opinii. Lekarze opierają swą opinię na protokole zbadania zwłok i protokole oględzin zwłok. Przewodniczący ogłasza, że sąd postanowił odczytać publicznie protokół oględzin miejsca zbrodni, protokół oględzin zwłok prezydenta Rzeczypospolitej i protokół dodatkowy balsamowania zwłok na mocy artykułu 687 ustawy o postępowaniu karnym przed wysłuchaniem opinii biegłych. Przewodniczący sądu odczytuje wszystkie te protokoły. Oto ich treść. Pierwszy protokół. Dnia 16 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński w asystencji władz prokuratorskich i świadków niżej podpisanych dokonał oględzin miejsca, gdzie w dniu dzisiejszym został zabity strzałami z rewolweru prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Narutowicz oraz za pośrednictwem profesora doktora Antoniego Leśniowskiego zamieszkałego przy ulicy Widok 10, oględzin zwłok pana prezydenta. W gmachu Zachęty Sztuk Pięknych, w sali numer 1, na pierwszym piętrze, wzdłuż i równolegle ze stojącą w środku sali kanapką, głową zwrócony do drzwi wyjściowych z klatki schodowej, leży na wznak trup prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Narutowicza. Trup ubrany w rozpięte futro i czarny, żakietowy garnitur. Ręce trupa rozłożone. Nogi z lekka rozstawione, oczy zamknięte. Koszula na piersi rozpięta i pokrwawiona. Na kiści prawej ręki ślady krwi. Na stojącej obok kanapce, równolegle z głową, leżą cylinder i pince-nez, a równolegle z nogami czarny zapinany krawat. Przybył o godzinie 1:12 po południu profesor Antoni Leśniowski i stwierdził, że pan prezydent Rzeczypospolitej nie żyje i że śmierć nastąpiła od ran postrzałowych zadanych w klatkę piersiową. Bliższych oględzin trupa na miejscu w gmachu Zachęty nie dokonano. O powyższym sporządzono protokół niniejszy. Odczytano. Sędzia śledczy Józef Skorzyński, świadkowie Edward Okuń, lekarz profesor Antoni Leśniowski. Drugi protokół. Dnia 16 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński w obecności niżej wymienionych świadków dokonał za pośrednictwem biegłych profesora medycyny sądowej Grzywo-Dąbrowskiego i pułkownika lekarza Eugeniusza Piestrzyńskiego oględzin zwłok prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza w celu ustalenia uszkodzeń cielesnych otrzymanych podczas zamachu w dniu dzisiejszym oraz stwierdzenia przyczyn śmierci. Zwłoki mężczyzny
budowy i odżywienia dobrego, w wieku lat około 60, wzrostu powyżej średniego. Stężenie pośmiertne wszędzie wyraźnie, mniej więcej równomiernie utrzymane w poszczególnych częściach ciała. Skóra na ogół blada. Plamy opadowego przekrwienia średnio obfite, o zabarwieniu brudno-fioletowym, najwyraźniej się przedstawiają na tylnej powierzchni szyi, w górnej części pleców, w okolicy lędźwiowej i krzyżowej, w mniejszym zaś stopniu po bokach klatki piersiowej, na bocznych powierzchniach pośladka, na tylnej powierzchni ud i tylnej powierzchni ramion. Powieki przymknięte, spojówki blade, źrenice średniej szerokości, okrągłe, równe. Napięcie gałek ocznych zmniejszone. W prawej dziurce nosowej znajduje się nieznaczna ilość ciemnych skrzepów krwi. Wargi zaciśnięte, bladoróżowe. Na wargach nieznaczna ilość skrzepów krwi. Brzuch z lekka wzdęty, narządy płciowe bez zmian. Skóra na klatce piersiowej od przodu i od tyłu przykryta warstwą płynnej krwi. Po usunięciu tej krwi na zwłokach stwierdzono następujące uszkodzenia. Punkt pierwszy. Na klatce piersiowej od przodu, na poziomie odpowiadającym przyczepowi piątych żeber do mostku i w odległości 15 mm od linii środkowej, znajduje się rana w kształcie półksiężyca, wygięciem zwrócona ku dołowi i w prawo. Szerokość tej rany wynosi 10 mm. Brzegi odstają od siebie mniej więcej na 3 mm. Brzegi skórne są równe. W głębi tej rany widoczne są z lekka postrzępione tkanki przepojone krwią. Skóra naokoło opasanej rany zabarwiona na niebieskawo w promieniu 4-5 cm. Punkt drugi. Na klatce piersiowej od przodu, na poziomie trzecich żeber, w linii środkowej znajduje się powierzchne zdrapanie naskórka o kształcie okrągawym około 3 mm średnicy. Obnażona skóra na tym miejscu zabarwiona na czerwono-różowo. Głębokość zdrapania około milimetra. Punkt trzeci. Na lewym boku w linii pachowej tylnej, na poziomie 9 żebra, znajduje się na skórze otwór okrągły o średnicy 6 mm, o brzegach z lekka rozmiękłych, wywiniętych ku wewnątrz. Na skórek naokoło tego otworu starty w postaci rąbka około 2 mm szerokości i w ten sposób uwidoczniła się powierzchnia skóry o kolorze szarawo-różowym. Poza tym ku przodowi od tego otworu, na przestrzeni około 5 mm, skóra zabarwiona na sinawo. Z opisanego otworu obficie wypływa ciemna krew. Punkt czwarty. Na tylnej powierzchni klatki piersiowej, 11 żebra, w odległości centymetra od linii środkowej, znajduje się otwór o kształcie zbliżonym do okrągłego, około 5 mm średnicy, o brzegach rozmiękłych, nierównych, częściowo wywiniętych w głąb, częściowo ku wewnątrz. Naokoło tego otworu również na skórek starty w postaci rąbka około 2 mm szerokości. Rąbek ten zabarwiony na ciemnoróżowo. Ku przodowi od tej rany, tuż przy jej brzegu, skóra zabarwiona na ciemno niebieskawo na przestrzeni około 4 mm. Z rany tej wypływa ciemna krew. Punkt piąty. W okolicy lędźwiowej, w linii środkowej, na poziomie czwartego kręgu lędźwiowego, znajduje się otwór o kształcie prawie okrągłym, o brzegach rozmiękłych, nierównych, z lekka wwiniętych w głąb. Naokoło tej rany znajduje się rąbek szerokości około 2 mm o kolorze ciemnoczerwonym. W obrębie tego rąbka na skórek starty. Skóra w bezpośrednim otoczeniu tej rany na przestrzeni od 2 do 5 mm o zabarwieniu sinawem. Z rany opisanej wypływa ciemna krew. Poza powyżej wymienionymi innych uszkodzeń na ciele nie stwierdzono. Sędzia śledczy Józef Skorzyński, biegli Wiktor Grzywodąbrowski, Piestrzyński Eugeniusz, świadkowie Rutkowski, Józefowicz. Opinia. Punkt pierwszy. Na podstawie wyniku oględzin zwłok prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza stwierdziliśmy obecność 3 ran postrzałowych, z których 2 zadane w klatkę piersiową, jedna zaś w okolicę lędźwiową kręgosłupa. Punkt drugi. Wszystkie 3 strzały padły od tyłu, przy tym kula od jednego tylko strzału przeszła na wskroś klatki piersiowej, 2 zaś kule pozostały najprawdopodobniej w ciele. Punkt trzeci. Kula, która wyszła przez otwór opisany pod numerem 1, weszła przez otwór opisany pod numerem 3 lub 4, w przebiegu swoim uszkadzając płuca i ewentualnie serce lub duże naczynie klatki piersiowej,
powodując śmiertelne zranienie. Punkt czwarty. Biorąc pod uwagę umiejscowienie dwóch pozostałych ran, przychodzimy do wniosku, że zranienia te mogły spowodować znaczny krwiotok i w ten sposób mogły być dla życia niebezpieczne. W każdym razie przyspieszyły one zejście śmiertelne. Punkt piąty. Opisane rany postrzałowe mogły być zadane z przedstawionego nam pistoletu magazynowego wyrobu hiszpańskiego kalibru 7,65 mm. Punkt szósty. Odrapanie opisane pod numerem drugim mogło powstać podczas ratowania prezydenta w związku z przypadkowym zdrapaniem lub zastrzykiem. Biegli Wiktor Grzywo-Dąbrowski, Piestrzyński Eugeniusz. Trzeci protokół dodatkowy. Dnia 16 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński sporządził protokół niniejszy z powodu następującego. Sędzia śledczy, będąc obecnym wraz z biegłymi doktorami Grzywo-Dąbrowskim i Piestrzyńskim przy balsamowaniu w dniu dzisiejszym zwłok prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego doktora Lota, stwierdził, że w worku osierdziowym znajdowała się pewna ilość płynnej krwi. Poza tym na tylnej powierzchni serca, mniej więcej w środku, znajdował się otwór okrągły około centymetra w średnicy. Na przedniej powierzchni serca po stronie prawej, tuż pod uszkiem prawym, znajdował się otwór w kształcie nieregularnym około 2 cm w średnicy. Na powyższym protokół zakończono. Sędzia śledczy Józef Skorzyński, biegli Wiktor Grzywo-Dąbrowski, Piestrzyński Eugeniusz. Opinia. Opisane uszkodzenia serca powstały wskutek przestrzału serca. Rana ta była bezwarunkowo śmiertelna. Śmierć musiała nastąpić bardzo szybko po otrzymaniu opisanych uszkodzeń serca. Biegli Wiktor Grzywo-Dąbrowski, Piestrzyński Eugeniusz. Profesor Grzywo-Dąbrowski. Przy oględzinach zwłok zmarłego prezydenta Narutowicza znaleźliśmy 3 rany postrzałowe. Wszystkie te 3 rany były umiejscowione na tylnej części ciała po stronie lewej. Poza tym znaleźliśmy jedną ranę na przedniej powierzchni ciała w okolicy mostka. To było miejsce kuli. Biorąc pod uwagę miejsca otworów kuli, można było skonstatować, że jedna z kul przeszła przez serce. Rana ta była bezwarunkowo śmiertelna. Śmierć musiała nastąpić bardzo szybko, ponieważ inne rany musiały przyspieszyć śmierć. Wszystkie te rany miały otwory wejścia i wyjścia. Innych uszkodzeń na ciele nie było. Przewodniczący, z jakiej odległości były dane strzały? Profesor Grzywo-Dąbrowski. Tego ściśle powiedzieć nie można. W każdym razie wygląd otworów wejścia nie przeczy temu, że strzały mogłyby być dane z bliska. Ale tego ściśle ustalić nie można. To można ustalić tylko wtedy, o ile znajdują się na skórze oparzenia lub zakopcenia, a w tym wypadku strzał dany był przez ubranie. Przewodniczący. Kiedy nastąpiła śmierć? Profesor Grzywo-Dąbrowski. Po przestrzeleniu serca śmierć musiała nastąpić bardzo szybko. Świadomość musiała być utracona natychmiast. Prokurator. Czy strzały były dane z jednej strony prawej? Profesor Grzywo-Dąbrowski. Musimy opierać się przede wszystkim na tym, gdzie znajduje się wyjście kuli. Ten strzał, gdzie kula przeszła przez serce i wyszła od przodu, był dany od tyłu, od strony lewej, z dołu. Przewodniczący. Czy powód cywilny i obrona nie mają jakich pytań? Adwokat Paschalski i adwokat Kijeński. Nie. Przewodniczący zareferował, że w aktach śledztwa znajdują się na stronie 37 protokół oględzin rewolweru oraz przedmiotów odebranych od Eligiusza Niewiadomskiego przy rewizji osobistej, na stronie 35 protokół oględzin futra, w którym był prezydent Narutowicz w momencie dokonania na niego zamachu, na stronie 70 protokół oględzin listów anonimowych adresowanych na linię Gabriela Narutowicza, na stronie 71 protokół oględzin korespondencji zabranej w czasie rewizji w lokalu Eligiusza Niewiadomskiego i na stronie 72 protokół ekspertyzy kaligraficznej listów anonimowych, po czym zapytał strony, czy życzą sobie odczytania ich. Strony wnoszą o uznanie wymienionych protokołów za ogłoszone i zezwolenie powoływania się na nie. Sąd uznaje wymienione powyżej protokoły za ogłoszone i zezwala stronom powoływać się na nie. Treść rzeczonych protokołów jest następująca. Protokół. Dnia 18 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński
w obecności niżej podpisanych świadków, dokonał oględzin rewolweru odebranego od oskarżonego Eligiusza Niewiadomskiego oraz przedmiotów odebranych od niego przy rewizji osobistej, dokonanej niezwłocznie po dokonaniu przezeń zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej. Oględzinami ustalono. Punkt pierwszy. Rewolwer 10-strzałowy, hiszpański. Pistolet za numerem nie podano. Punkt drugi. Magazyn do tego rewolweru z 4 niewystrzelonymi nabojami rewolwerowymi, takiż jeden nabój rewolwerowy niewystrzelony i 2 gilzy od wystrzelonych nabojów. Punkt trzeci. Legitymacja wydana przez Ministerstwo Sztuki i Kultury w dniu 1 stycznia 1921 roku za numerem 3050/23 na nazwisko Eligiusza Niewiadomskiego, radcy ministerialnego. Punkt czwarty. Żółty skórzany portfel, wewnątrz którego znajduje się a. zegarek niklowy na rękę bez bransoletki, b. 7 biletów wizytowych z nazwiskiem Eligiusza Niewiadomskiego, c. biała karteczka, na której ołówkiem napisano Niewiadomski Eligiusz, d. 20615 marek polskich następującymi banknotami: 2 banknoty po 10000 marek, 1 banknot 500 marek, 3 banknoty po 20 marek, 5 banknotów po 10 marek i 1 pięciomarkowy. E. Maleńka karteczka z napisem na jednej stronie: wazy fenickie, w nawiasie rysunek. I na odwrotnej stronie: cef zarówno 600, w nawiasie drugi raz, 10 września 1922 roku. 5. Żelazny klucz od zatrzasku przy drzwiach. 6. Biała, nieprana chustka do nosa z literą E. Na powyższym zakończono protokół niniejszy. Podpisy. Decyzja. Dnia 18 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Józef Skorzyński, mając na uwadze, że znalezione podczas osobistej rewizji przy oskarżonym Niewiadomskim i wyszczególnione w protokole oględzin z dnia dzisiejszego przedmioty pod numerami 3-6 nie mają znaczenia dla sprawy, na zasadzie artykułu 375 ustawy o postępowaniu karnym zdecydował powyższe przedmioty zwrócić według właściwości. Podpis. Drugi protokół. Dnia 18 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński w obecności niżej podpisanych świadków dokonał oględzin futra, w którym był prezydent Rzeczypospolitej w momencie dokonania na niego zamachu, przy czym ustalił: futro, tak zwane bibrety, kryte ciemną materią, na plecach futra z lewej strony w miejscu odpowiadającym położeniu łopatki mały, formy okrągłej, otwór. Na odległość mniej więcej 10 cm ku środkowi i około 6 cm w dół, drugi takiż otwór i wreszcie prawie na samym szwie, również na odległości 8 cm w bok i 6 cm w dół od drugiego otworu, takiż otwór trzeci. Śladów opalenizny materii w okolicach otworów nie skonstatowano. O powyższym sporządzono protokół niniejszy. Podpisy. Trzeci protokół. Dnia 19 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński w obecności niżej podpisanych świadków dokonał oględzin anonimowych listów adresowanych na imię Gabriela Narutowicza, ministra i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z których 3 listy zostały przedłożone przez sekretarza osobistego ministra spraw zagranicznych Adama Tarnowskiego, 4 przez porucznika Żaczkiewicza w celu ustalenia ich treści. Punkt pierwszy. Na kopercie posiadającej stempel pocztowy Warszawa 10-12-22 adres brzmi w sposób następujący. Do pana ministra spraw zagranicznych, pana Narutowicza, Krakowskie Przedmieście, Hotel Bristol. Treść zaś listu napisanego na arkuszu listowym brzmi tak. Szanowny panie ministrze, wobec wyboru pana ministra na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosami lewicy i mniejszości narodowych, bloku nam wrogiego, będąc pewnymi, że pan minister będzie ugodowcem, będzie zmuszony wywdzięczać się blokowi mniejszości, Żydom, że pan minister nie stworzy rządu o silnej ręce, rządu, że tak powiemy, poznańskiego, wreszcie, że pan minister śmiał przyjąć ofiarowaną sobie kandydaturę, grozimy panu ministrowi jak najfanatyczniejszym mordem politycznym, z poważaniem, polski faszysta. Punkt drugi. Drugi list ze stemplem pocztowym Wilno 11-12-22
zaadresowany Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, panu ministrowi Narutowiczowi do rąk własnych, brzmi następująco. Panie ministrze, dosięże pana kara śmierci, o ile pan natychmiast nie złoży godności prezydenta. Dnia 10 grudnia 1922 roku. Patriota. Punkt trzeci. List adresowany Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jaśnie wielmożny pan minister Gabriel Narutowicz i posiadający stemple pocztowe Lublin 11-12 i Warszawa 12-12-22 brzmi w sposób następujący. Wielce szanowny panie ministrze, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został pan obrany nie większością głosów narodowych, lecz głosami odwiecznych wrogów Polski, Niemców i Żydów. Obowiązkiem więc pana, jako człowieka uczciwego i szlachetnego Polaka, a wiemy, że pan minister te zalety posiada, jest zrzec się tego zaszczytu przed złożeniem przysięgi. Przy tym ogromnie wrogiem usposobieniu, z jakim naród przyjął wiadomość o wyborze pana ministra, trudno panu będzie sprawować spokojnie rządy. Tego zdania jest ogół ludności województwa lubelskiego. Życzliwy. Punkt czwarty. List adresowany po francusku. Monsieur le Président République Polonais Gabriel Narutowicz, Varsovie, Warszawa, Belvedere, ze stemplami pocztowymi Lwów 2-12-12 i Warszawa 13-12-21 brzmi następująco. Pozostaje panu do oznaczonego terminu już tylko 4 doby i godzin 20. Przypominam, że grozi panu śmierć naturalna z powodu ataku sercowego. Czas zrobić testament. Pozdrowienie. Zawiadomienie trzecie. Na powyższym protokół zakończono. Podpis. Decyzja. Dnia 19 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Józef Skorzyński, mając na uwadze, że obejrzane w protokole oględzin z dnia dzisiejszego 4 listy anonimowe mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy niniejszej, na zasadzie artykułu 372 ustawy o postępowaniu karnym zdecydował opisane listy anonimowe załączać do sprawy w charakterze dowodu rzeczowego. Podpis. Czwarty protokół. Dnia 19 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie Józef Skorzyński w obecności niżej podpisanych świadków dokonał oględzin korespondencji przesłanej przez ekspozyturę Policji Państwowej 6 Okręgu Miasta Stołecznego Warszawy przy pismach z dnia 18 bieżącego miesiąca za numerem 18729 i zabranej w czasie rewizji w lokalu oskarżonego Eligiusza Niewiadomskiego i Walerii de Tilly oraz futerału i magazynu z kulami znalezionymi w mieszkaniu Niewiadomskiego, przy czym ustalono, że w całej masie tej korespondencji nie ma żadnych wskazówek na przygotowanie zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Narutowicza. Jest ona charakteru osobistego i odnosi się do czasu poprzedzającego wybory prezydenta. Jedyną notatką, która może mieć łączność z wypadkami dnia 16 bieżącego miesiąca, jest notatka napisana na złożonym pół arkuszu białego papieru, zatytułowana "Na wypadek mojej śmierci pozostawiam tę notatkę dla wiadomości rodziny, ostatnich moich interesów" i przedstawia wykaz sum należnych od firmy Z. Arzt, firmy Trzaska Ewert Michalski, od zarządu kursów drukarskich, sum znajdujących się w biurku i w kasie pierwszego Współdzielczego Towarzystwa Budowy Domów. Wśród dokumentów znajduje się legitymacja treści następującej. Trzecia kompania zapasowa 5. Pułku Piechoty Legionów, legitymacja. Dowództwo 3. Kompanii Zapasowej, B łamane przez Z, 5. Pułku Piechoty Legionów. Stwierdzam, że ochotnik niewiadomski Eligiusz przy wstąpieniu do wojska był już posiadaczem pistoletu hiszpańskiego numer 78950, przy czym zaznaczam, że nie otrzymał pozwolenia z dowództwa Kompanii Zapasowej 5. Pułku Piechoty Legionów na noszenie tejże broni przy sobie. Chełmno, dnia 19 września 1920 roku. Zieliński, podporucznik, dowódca. Znaleziono w mieszkaniu futerał od rewolweru, odpowiada wielkości tego rewolweru, z którego strzelał w gmachu Towarzystwa Zachęty oskarżony Niewiadomski, a w magazynie znajduje się 9 kul. Na powyższym protokół zakończono. Podpisy. Decyzja. Dnia 19 grudnia 1922 roku sędzia śledczy, mając na uwadze, że z obejrzanej korespondencji wymienionej w protokole oględzin dnia dzisiejszego i przedmiotów dla sprawy mogą mieć znaczenie tylko notatka zatytułowana "Na wypadek mojej śmierci",
i legitymacja dowództwa 3. Kompanii Zapasowej 5. Pułku Piechoty Legionów na zasadzie artykułów od 372 do 375 ustawy o postępowaniu karnym zdecydował notatkę i legitymację załączyć do sprawy w charakterze dowodu rzeczowego, pozostałą zaś korespondencję wraz z futerałem, magazynem i kulami wrócić przez ekspozyturę 6. Okręgu Policji Państwowej Miasta Stołecznego Warszawy według przynależności. Podpis. 5. Protokół. Dnia 19 grudnia 1922 roku sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Warszawie w obecności niżej wymienionych świadków dokonał za pośrednictwem biegłego Henryka Kwiecińskiego, zamieszkałego przy ulicy Nowy Świat nr 14, ekspertyzy kaligraficznej charakterów pisma, którymi zostały napisane listy anonimowe, otrzymane na nazwisko prezydenta Rzeczypospolitej Narutowicza i opisane w protokole z dnia dzisiejszego, celem ustalenia, czy są napisane jedną ręką i czy który z nich nie jest napisany ręką oskarżonego Eligiusza Niewiadomskiego. W charakterze materiału biegłemu prócz wspomnianych listów przedłożono oryginalny list Eligiusza Niewiadomskiego, pisany z więzienia do żony swej, Marii Niewiadomskiej, i notatkę z wykazem spraw majątkowych. Po zbadaniu materiału biegły Henryk Kwieciński, uprzedzony z artykułu 443 ustawy o postępowaniu karnym, oświadczył. Listy anonimowe ze stemplami pocztowymi Warszawa 10-12-22 i Wilno 11-12-22 są prawdopodobnie napisane przez jedną i tę samą osobę, na co wskazuje charakter pisma, budowa liter, szczególnie znamienne przewijanie ciągów. Pomiędzy zaś listami anonimowymi Lublin 11-12 i Lwów 12-12 nie znajduję identyczności charakteru i sądzę, że one zostały napisane przez różne osoby. Pierwsze dwa wymienione listy są napisane pismem bez chęci ukrycia naturalnego charakteru i nie mają żadnych wspólnych cech podobieństwa z charakterem pisma Eligiusza Niewiadomskiego. Pismo zaś na liście z Lublina z 11-12 i pismo z Lwowa z 12-12 jest pismem sztucznym o formach czcionek drukarskich lub też o kaligraficznej budowie liter. Pismo z datą 11-12 z Lublina posiada więcej, pismo zaś z 12-12 z Lwowa mniej cech prawdopodobieństwa z pismem Eligiusza Niewiadomskiego pod względem budowy liter. Procent jednak podobieństwa jest tak mały, że nie może służyć za podstawę do jakichkolwiek konkretnych wniosków. Szczegółowa analiza nie daje dodatnich rezultatów. Owszem, osłabia podejrzenie, jakoby te listy mógł pisać Niewiadomski, tym bardziej, że ręka Niewiadomskiego nie jest tak spokojną, jaką jest ręka, która pisała listy anonimowe. Wobec czego przychodzę do wniosku, że żaden z anonimowych listów nie został napisany przez oskarżonego Niewiadomskiego. Podpisy. Adwokat Paschalski. Prosiłbym o pozwolenie zadania kilku pytań panu dyrektorowi Carowi. Przewodniczący pan Laskowski. Świadek Car. Adwokat Paschalski. Może pan będzie łaskaw powiedzieć mi, czy panu wiadome były zarządzenia świętej pamięci prezydenta i projekty w stosunku do pana posła Zamojskiego. Świadek Car. Nie wiem, o co chodzi. Adwokat Paschalski. Czy nic panu nie było wiadomym o tym, kto był kandydatem na ministra spraw zagranicznych? Świadek Car. Owszem, wiadomym mi jest, ale nie mam pewności, czy mogę to powiedzieć, ponieważ to są rzeczy, które były mówione jako poufne. Nie wiem, czy mam prawo dać na to odpowiedź przy otwartych drzwiach. Przewodniczący, pan Laskowski. Co za związek ma ta okoliczność ze sprawą? Adwokat Paschalski. Proszę Wysokiego Trybunału. W tej sprawie do tej chwili o zabójstwie świętej pamięci Gabriela Narutowicza można zauważyć jedną bardzo ciekawą i charakterystyczną okoliczność. Nie wiem, czy Wysoki Trybunał ma to uczucie. Przyznam się, że ja je mam, iż o świętej pamięci Narutowiczu nie mówi się nic. Odszedł prezydent, którego zabito w imię pewnych idei politycznych i ich celów. I my o nim prawie nic nie wiemy. Gdy się pomyśli, że ten, który występował w imię określonych celów, zabił tak szybko po obiorze nowego prezydenta, jak to miało miejsce w sprawie niniejszej, to naturalnie powództwo cywilne nie może ustalić całej doniosłości krzywdy, jaka spotkała najbliższą rodzinę przez obniżenie pamięci zmarłego, a z drugiej strony dzięki temu, że zmarły nie miał pewnego dorobku, który niejako człowiek,
nie jako jednostka prywatna, ale jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej byłby przekazał swoim dzieciom, to dorobku niesłychanie żywego i cennego nie możemy ustalić. Jednak ten jeden dzień, czy kilkadziesiąt godzin, które dzieliły świętej pamięci prezydenta Narutowicza od chwili wyboru do chwili śmierci, te kilkadziesiąt godzin zostawiło pewne ślady. I ponieważ rodzinie pewne szczegóły są znane, więc jeśli nie będę miał możliwości ustalenia tego w drodze odpowiedzi, którą spodziewam się otrzymać od pana dyrektora Cara, jako tego, przez którego ręce przechodziła depesza do hrabiego Maurycego Zamojskiego, w takim razie będę zmuszony prosić o zbadanie innego świadka, który nie będzie się krępował tajemnicą służbową. Świadek Car. Ja mogę powiedzieć tylko o znanej wymianie depesz pomiędzy świętej pamięci prezydentem Narutowiczem i panem Zamojskim. Pan Zamojski niezwłocznie po obiorze pana prezydenta przysłał depeszę gratulacyjną, utrzymaną w tonie serdecznym. Na tę depeszę pan Narutowicz polecił wysłać depeszę z podziękowaniem, również utrzymaną w tonie serdecznym. Jest jeszcze drugi moment, co do którego jednak miałbym wątpliwości, czy mógłbym go powiedzieć przy otwartych drzwiach. Adwokat Paschalski. Jeśli pan dyrektor uważa to za okoliczność na tyle poufną, że trzeba zamykać drzwi, to wprost po to, żeby oszczędzić straty czasu, będę prosił sąd o powołanie świadka niezwiązanego tymi wszystkimi formalnościami. Mówię tu o panu Leopoldzie Skulskim, byłym prezesie ministrów i moim mocodawcy. Prokurator. Powód cywilny stawia kwestię w ten sposób, że dotychczas na sali sądowej nie mówi się nic o świętej pamięci Narutowiczu jako o prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zabójstwo jest tak bezmyślne, że istotnie związać je ze świętej pamięci prezydentem prawie nie można. I to jest dla mnie kwestia zupełnie zrozumiała. Z dzisiejszych wyjaśnień oskarżonego wiem jeszcze mniej o przyczynach zabójstwa prezydenta, aniżeli wiedziałem przedtem. Moim zdaniem te braki nie wiem, czy powinny być uzupełnione. Z tego względu, nie ze względów formalnych, bo jeśli chodzi o względy formalne, to nie protestuję, ale z punktu widzenia celowości tego procesu, uważam wniosek powoda cywilnego za zbędny. Przewodniczący. Mając na względzie, że wniosek powoda cywilnego wykracza poza ramy przewodu sądowego, sąd postanawia wniosek odrzucić. Adwokat Paschalski. Prosiłbym o zadanie kilku pytań oskarżonemu. Pierwsze pytanie polega na tym, w którym roku oskarżony należał do Ligi Narodowej. Przewodniczący. Uprzedzam, że podsądny może na pytania nie odpowiedzieć, jeżeli nie chce. Oskarżony Niewiadomski. Mogę odpowiedzieć, do którego roku należałem. Wystąpiłem w czasie wojny japońskiej, to znaczy w 1904 albo 1905 roku. Adwokat Paschalski. W którym roku oskarżony był w Paryżu? Przewodniczący powtarza pytanie. Oskarżony. W 1896 i 1897 roku. Adwokat Paschalski. Czy prawdą jest, że będąc w Paryżu oskarżony utrzymywał się z korespondencji pisywanych do Nowoje Wriemia? Przewodniczący powtarza pytanie. Oskarżony. Jest nieprawdą. Adwokat Paschalski. Czy oskarżony o tem nie mówił panu dyrektorowi Janowi Lorentowiczowi? Oskarżony. O utrzymywaniu się nie ma mowy, ale ponieważ jeszcze w Petersburgu napisałem parę artykułów i zamieściłem je w ówczesnym liberalnym dzienniku Nowosti, to redaktor Nowosti Notowicz prosił mnie, abym po przyjeździe do Paryża zechciał od czasu do czasu przysyłać artystyczne felietony. W ciągu półtora rocznego pobytu w Paryżu kilka razy takie felietony wysłałem. Adwokat Paschalski. Prosiłbym sąd okręgowy o zadanie pytania oskarżonemu, jakie były ostatecznie przyczyny zabójstwa popełnionego przez niego na osobie świętej pamięci prezydenta Narutowicza. Pozwolę sobie umotywować to pytanie. Pozwolę sobie zaznaczyć, że jeżeli chodzi o wszystkie motywy dotyczące projektu zamachu, od którego później oskarżony Niewiadomski z ulgą, jak sam określił, odstąpił, o motywach projektowanego zamachu na naczelnika państwa, to te motywy myśmy usłyszeli w bardzo detalicznym i wyczerpującym przemówieniu. Opowiadanie oskarżonego urywa się z dniem 6 grudnia. 6 grudnia doszedł on do przekonania, że nie należy dokonywać zamachu na osobie byłego naczelnika państwa marszałka Piłsudskiego. Później mieliśmy już tylko sam fakt. Otóż jeśli oskarżony zechce tę rzecz wyjaśnić, to ja bym o to wyjaśnienie sąd okręgowy śmiał prosić. Adwokat Kijeński. Podsądny z własnej inicjatywy chce dać jeszcze obszerne wyjaśnienia. Jednakże czuje się znużonym i prosi o przerwę. Przewodniczący. Sąd zarządza przerwę na pół godziny.
Koniec części drugiej.